Nie żyje Tomasz Komenda, zmarł nie, tutaj w wieku 46-47 lat. Dzisiaj na temat no, tej tragicznej historii. Wydawało się, że wszystko będzie ok. E, wyszedł na wolność, niesłusznie skazany, otrzymał odszkodowanie, układał sobie życie, a tutaj taka tragiczna informacja. No właśnie, dzisiaj na temat tego y, no, dramatycznego wydarzenia, tej śmierci, ale też dramatycznej biografii, jeśli chodzi o Tomasza Komendy. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzyżowy a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Nie żyje Tomasz Komenda, więc e, no, człowiek, który tak naprawdę został skazany niesłusznie na karę więzienia, przesiedział w więzieniu przez wiele lat, został ostatecznie wypuszczony, potem uniewiniony, otrzymał odszkodowanie chyba około 13 milionów złotych, w każdym razie bardzo duże pieniądze. No ale jak życie pokazuje, pieniądze nie dają szczęścia. Zmarł e, tak tutaj w lutym 2024 roku, w wieku 46 lat nie dożył swoich 47 urodzin. Tragiczne tak naprawdę informacje, dramatyczne. Tutaj media podają informację, że chorował na nowotwór, nowotwór płuc, na raka płuc. On tak naprawdę od dłuższego czasu nie pojawiał się nigdzie w mediach, tak? Po tym jak wyszedł na wolność, to było dużo o nim po prostu słuchać w mediach, tak? Powstał też film na jego temat i tak dalej. No, dramatyczna historia, dramatyczny po prostu finał całej tej historii, bo Wyszedł na tą wolność, dostał pieniądze, tak, odszkodowania. Oczywiście pieniądze ci nie wrócą tych najlepszych lat młodości, za to, że został niesłusznie skazany. Eee, Przyszedł tam po prostu do więzienia w wieku 20 paru lat, więc praktycznie całą swoją młodość przesiedział w więzieniu. No ale teraz faktycznie wydawało się, że po prostu wyjdzie na prostą, a się okazało, że po prostu przyszła choroba, choroba nowotworowa, która spowodowała, że zmarł. Tak? Zresztą on sam mówił w jednym z ostatnich wywiadów, że po prostu cierpi na chorobę nowotworową, że przyjmował chemioterapię, że to jest nowotwór, którego nie można wyleczyć operacyjnie. No i widzimy, po prostu bał się nawrotu tej, tej choroby, no i widzimy jednak, że po prostu ostatecznie zmarł. Zmarł, także ostatecznie zmarł. Ja nie chcę się odnosić do tych informacji, które tam się pojawiały w mediach, że on potem po jakimś czasie odciął się praktycznie od rodziny, że utrzymywał tylko kontakt, kontakt z tym starszym bratem, i tak dalej. Takie informacje przedstawiały praktycznie media. To już są jakby sprawy, praktycznie prywatne, tak, z kim on trzymał, z kim on nie trzymał, i tak dalej. Nie chcę w to wnikać, tak? No bo tutaj trzeba byłoby rzeczywiście zapytać się różnych stron, jaka była prawda. Wiadomo, jak się pojawiają duże pieniądze, to zaraz się pojawiają kontrowersje, także z tymi trzymał, nad tym nie trzymał, i tak dalej. Tuż jest jakby inna sprawa. Tutaj chodzi o to, że on został skazany niesłusznie, tak? Że po prostu wymiar sprawiedliwości go skazał na tą karę więzienia. Spędził tyle lat w więzieniu, wyszedł po prostu z tego więzienia. No ale okazało się, też po prostu tam poznał kobietę, potem miał dziecko, potem z tą kobietą się rozstał, tak? Widzimy, że po prostu finał tej sprawy bardzo, a to bardzo praktycznie tutaj tragiczny w przypadku tego mężczyzny. No i też smart w stosunku do młodym wieku, no, 40 praktycznie parę lat. No ale tak to właśnie się zakończyło. Tak, tak to się praktycznie zakończyło. No, on praktycznie tutaj tak został oskarżony tam o zgwałcenie i zabójstwo, którego miał się dopuścić w Miłoszycach w nocy sylwestrową z 96 na 97 rok. W więzieniu ostatecznie po prostu przesiedział 18 lat, tak. No, wiemy już później po tym, że on tego się nie dopuścił, tego nie zrobił, natomiast za to został po prostu skazany. No i później praktycznie można powiedzieć, że sprawiedliwość się mu została ta przywrócona, ale no ostatecznie po prostu to wszystko zakończyło się bardzo, a to bardzo tragicznie, tak? Nawet tej śmierć jego po prostu potwierdził pełnomocnik Tomasza Komenda, więc profesor Zbigniew Ćwiąkalski to też po prostu potwierdził jego śmierć, ponieważ on sam nie był uchwytny Tomasz Komenda w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, w ogóle się nie udzielał po prostu publicznie. Może i dobrze po prostu, miał dosyć tego zgiełku, tego po prostu całego szumu, tak? Bo oczywiście media na całą jego sprawę, ale jak te wszystkie lata po prostu siedzi w więzieniu, to nikt o tym po prostu wtedy nie mówił o jego cierpieniu, bólu. Później to, cała ta sprawa została nagłośniona, no ale tak, to kto mu praktycznie zwróci te wszystkie lata, które spędził w więzieniu, ten najlepszy praktycznie tutaj czas. Więc rzeczywiście ta historia bardzo, ale to bardzo tragiczna. To też historia, która pokazuje tak, że pieniądze też nie dają szczęścia, chociaż no, pieniądze to było tylko za dłuższe uczynienie, no, nikt nie zwrócił mu tych lat, tak, ale to często co się mówi, tak, że po prostu tutaj tak pieniądze nie dają tego szczęścia, tak samo jak ludzie, którzy wygrywają w Totolotka, tak, no, nie mają gwarancji tego, że będą długo żyć e, po wygranej po prostu w takiej, w takie, na przykład w to, takim toto, jeśli chodzi o taką wygranę w Totolotku na przykład. No i tak samo tutaj, tak, było po prostu, że no, teoretycznie on chyba po wyjściu, to po prostu tu bracia Collins zaproponowali mu pracę w, jego, w ich fundacji. Przez parę miesięcy pracował praktycznie w ich fundacji, która pomagała właśnie tam poszkodowanym ludziom. Tak? Potem, jak otrzymał te pieniądze, to on z tej fundacji odszedł. Tak? tak właśnie po prostu ta wyglądała cała sytuacja. No, straszna, straszna praktycznie historia. Tragiczna, tak, y, która po prostu. Y, tym bardziej, że to po prostu dzieje się teraz, w latach y, współczesnych, tak, w latach dwutysięcznych, gdzie już mamy dostęp do badań DNA, y, ta kryminologia, po prostu postęp, jeśli chodzi o tę technikę kryminalistyki, jest na wysokim poziomie przecież tutaj policjanci z Archiwum X są w stanie praktycznie odnaleźć sprawców zabójstw czy mordes sprzed wielu, wielu lat, a tutaj e, tak po prostu tutaj tak e, ta cała ta sprawa się z, z, zakończyła e, w ten sposób, że on trafił do więzienia i tam siedzi przez wiele lat niesłusznie. Ja już nie chcę mówić, tak, to jest odpowiedzialny i tak dalej, wskazywać bezpośrednio palcem i to, bo to nie ma sensu. No widzimy, że ostatecznie to wszystko zakończyło się tragicznie i, te, i na końcu jeszcze ta choroba nowotworowa. E, tak, no pewnie tutaj cała to, ta to, 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 to od siatka to wszystko powodowało w nim stres, nerwy, tak, to też nie miało po prostu przecież, to też miało wpływ na jego zdrowie, na jego po prostu kondycję fizyczną i psychiczną. Straszna praktycznie historia, dramatyczny praktycznie tutaj przebieg całego tego zdarzenia, całej tej historii tak i właśnie no, on trafił do więzienia w wieku 23 lat a więc w bardzo młodym wieku, tak, wtedy kiedy praktycznie wielu ludzi na przykład kończy studia tak kiedy, ile tam się ma studia no, 24 lata praktycznie się kończy, tak 24, 25, no 23 lata to już masz tam na przykład tego licencjata, tak a więc w bardzo młodym czasie kiedy wielu młodych mężczyzn zakłada rodzinę, poznaje kobiety kupują pierwsze mieszkanie po prostu, tak urządzają swoje życie dopiero a on właśnie trafił do więzienia, no i też taki człowiek, który pozostawiony jest praktycznie sam sobie, tak? Cały ten wymiar sprawiedliwości przeciwko niemu i do kogo może się zwrócić tylko o swoje prośby, jedynie do Boga, który może wysłuchać go, tak, poczucie. Oczywiście wiele ludzi, którzy siedzi w więzieniach, prawie że wszyscy mówią, że oni są, siedzą za niewinność, tak, no, w większości przypadków to są ludzie, którzy zostali skazani słusznie, tak, za przestępstwa, które popełnili. No, ale rzeczywiście nawet jedna osoba, która siedzi niewinnie, jest to gigantyczna strata, gigantyczna porażka wymiaru sprawiedliwości, tak, i trzeba wszystko zrobić, żeby takiego człowieka właśnie uwolnić z więzienia, jeżeli taki człowiek rzeczywiście siedzi niesłusznie e, po prostu tutaj w kryminale. E, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki odsłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.